Dzisiejsze Słowo Boże jest pełne dobrej nowiny, szczególnie dla tych, którzy modlą się za kogoś, kto nie wierzy w Boga. Często jest tak, że żona modli się za swojego niewierzącego męża, rodzice modlą się za swoje dzieci, babcie, dziadkowie modlą się za wnuki, o łaskę wiary, o doświadczenie Boga dla osoby, która jeszcze Boga nie zna. I dzisiejsza Ewangelia opowiada o setniku, który wstawia się za swoim sługą, który modli się za swojego sługę. I sytuacja wygląda tak, że ten sługa, chory, potrzebujący, nie spotyka się z Jezusem bezpośrednio, a zostaje uzdrowiony. I nie jest konieczna w tym przypadku wiara tego sługi. To jest, moi kochani, Fenomenalna informacja, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tam gdzie wiara danej osoby, tam otrzymuje łaskę, jest cud. A tutaj chodzi o to, że jest pokazana wiara innej osoby, a łaska dotyka właśnie drugiej strony kogoś, za kogo się ta osoba modli. To jest niesamowite, że możemy wyprosić. Uzdrowienie, dar wiary, oświecenie, miłość dla kogoś, kto bezpośrednio z Jezusem się nie spotkał i nie spotka. I dlatego trudno powiedzieć, że wiara danego człowieka sprawiła, że został uzdrowiony, bo on wiary nie miał, bo z Jezusem się nie spotkał. Tak jak ten sługa setnika, siedział sobie w domu chory i nagle został uzdrowiony na odległość przed Jezusa, którego nawet może nie znał. Ale najważniejsze, że ten jego pan, setnik, dobrze znał Jezusa i doskonale znał moc pana Jezusa. I zapytamy, co jest kluczem, żeby taka modlitwa została wysłuchana: że ja wstawiam się za kogoś, kto jest daleko od Boga, i ten, kto jest daleko od Boga, otrzymuje łaskę. Otóż patrzmy na tego setnika. Kluczem jest pokora. Ten setnik powiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Powiedz zatem z odległości, a mój sługa odzyska zdrowie. Panie, nie jestem godzien. Ja, ten setnik tak powiedział o sobie, że ja nie jestem godzien, jestem grzeszny, jestem słaby. Okazał pokorę, prawdę o sobie. Jeżeli Ty okażesz to samo, jeżeli będziesz miał, miała potężną wiarę połączoną z pokorą, to Twoja modlitwa za drugą osobę, która nie zna Boga, zostanie wysłuchana, tak jak w przypadku dzisiejszej Ewangelii, tak jak dzisiaj właśnie widzimy. Tak więc głowa do góry, moi kochani, mamy takie osoby. Przecież módlmy się zatem wstawienniczo, módlmy się o miłość, o nawrócenie, o uzdrowienie dla osób, które jeszcze Boga nie znają, a Bóg Ciebie wysłucha, jeżeli to będzie prośba z wielką wiarą i w pokorze.